Witam Was serdecznie. Pokażę Wam dzisiaj, jak możecie wykonać w bardzo prosty sposób lampion. Do wykonania takiego lampionu potrzebujemy następujące materiały. Szklany słoik, sznurek, klej na gorąco i nożyczki. Przystępuję teraz do wykonania lampionu. Ze sznurka odcinamy 6 równych kawałków o długości 70 cm każdy. Następnie, gdy już mamy nacięte sznurki, przystępujemy do przyklejenia do naszego słoika. Czyli zginam sznurek na pół, zgiętą końcówką do góry i przyklejam na wierzch słoika. I następny sznurek przyklejam, czyli składam ten mój kawałek na pół i przyklejam od góry. Ważne, aby te sznurki były poprzyklejane w równych odległościach. Tak wyglądają przyklejone sznurki. Teraz przystępuję do tworzenia wzorku. Biorę jeden sznureczek i drugi sznureczek z następnego przyklejonego, o tak, w ten sposób, czyli te zewnętrzne sznurki. I robię supełek. Supełek robię mniej więcej 4-5 cm od góry słoika. Czyli znowu, tu już mam związane i teraz biorę następne i następne. I teraz robię następny rządek, czyli znowu biorę
sobie sznureczki. Jeden z jednej strony, drugi z drugiej, z prawej i z lewej. I robię supełek. Teraz robię supełek tak 2-3 cm od dołu. Już mamy związane. Teraz odwracam słoik do góry. Nakładam klej na gorące na środek. I przyklejam. Tak. Odcinam nadmiar sznurka. Czyli wszystkie końcówki przyklejam na środek naszego dynka. Wracamy i już mamy wzór przyklejony na naszej mini latarence. Teraz możemy sobie ozdobić jeszcze górę. Nakładam klej na wierzch, na górę słoika. Przyklejam sznurek. Możemy jeszcze zrobić na dole.
I nasza latarenka jest już gotowa. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.